La de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicza nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Locmuin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Locmuin, mistrzu Jaskrze? Cóż, wasz sługa i kronikarz musiał uchodzić z Doliny Pontaru. Swe bohaterskie wystąpienie przeciwko królowi Henseltowi mógł bowiem przypłacić życiem. A grzechem wobec sztuki byłoby dać się pokornie życia pozbawić i pozwolić relacji tych niezwykłych wydarzeń zginąć na zawsze. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Locmuin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. Poseł od Radowida był? Tak jest. I co powiedział? Temeria się nie utrzyma. Królestwo zostanie podzielone. Szlachta w niezgodzie, konetabl Natalis straci grunt pod nogami. Stary wierny Natalis dostanie kopa w żyć? To było do przewidzenia. Byli o krok od dogadania się, ale bez córki Foltesta nic z tego nie wyszło. No właśnie. Kwatera gotowa? Mamy mały problem. Zobaczmy, o co chodzi. Zaraz, tu nie ma drzwi. Nie możemy jej zamknąć w celi bez drzwi. Wiem, durniu. Odsuń się. Wujek Detmold wyczaruje ci malutki domeczek. Versailles Aneimo. Nie oddamy cię temu wstrętnemu Natalisowi. Uprzątnijcie tu trochę. Jesteśmy w Locmuin, a nie w chlewie. Pieprzysz, Geralt. Marszałek Graupenek to był wredny fiut. Ale to były też inne czasy. Kazał wymordować wszystkie elfy w Locmuin. Jorvet i mu podobni wycierają sobie tym gęby od lat. Podczas wojny podejmuje się różne decyzje. Po prostu. Raupenek miał z pewnością straszne wyrzuty sumienia. Znowu pieprzysz. Powiedziałem, że to fiut. Bronisz and Seed? Też mają krew na rękach. Wrany odeszły, musieliśmy ratować źródło mocy. Zachowaliśmy miasto pomnik. Elfie pierdolenie. W pobliskich jaskiniach znaleziono setki jaszczurzych kości, ze śladami po mieczach. Zresztą, myśl sobie co chcesz. Mnie interesują tylko obecni mieszkańcy tego miasta. Czemu mi się wydaje, że zrobisz coś bardzo głupiego, kiedy tam dotrzemy? Przede wszystkim znajdę tam lek na moje cierpienie. Nazywa się Detmold. Uważaj, żebyś przy okazji kuracji nie wdepnął w jakieś łajno. Będzie czuł, że umiera. Nie dziel skóry na niedźwiedziu, który biega po lesie. Detmold to szczur, a nie niedźwiedź. I nie ma takiej nory, z której bym go nie wyciągnął. Niebieskie pasy to było coś więcej niż wojsko. Sam dobierałem ludzi, szkoliłem ich. Diabła, Geralt! Nie mamy czasu! Nawet nie dostali szansy, żeby zginąć w walce. Straciłeś też swojego króla, Vernon. Nie zapominaj, po co wyruszyłeś na ten plan.
Nie zapomniałem. Jeżeli Leto i Sheila przyjechali do Lockwing, to na pewno z niego nie wyjadą. Rycerze zakonni. Zakonu Płonącej Róży spodziewałbym się wszędzie, tylko nie tutaj. Po utracie wpływów w Temerii związali się z Radovidem. Lepiej, żebyś nie pokazywał im się na oczy. Z tymi dewotami nigdy nic nie wiadomo. W dodatku wystąpiła między nami pewna różnica zdań. Mogą mieć do mnie pretensje. W takim razie wytłumaczę im, że twoja obecność w Lockmuin jest niezbędna. I co dalej? Czego spodziewać się w mieście? Osobnych obozów, stref buforowych i częstych patroli. Tak to powinno być zorganizowane. Rozumiem, że masz doświadczenie. Podpisanie traktatu pokojowego w Cintrze przebiegło spokojnie. Jeśli nie liczyć ryków Henselta i całonocnej libacji ochotniczego hufu Mahakamskiego. Gawieć była zachwycona defiladą. Tylko nikt, kurwa, nie wie, że ja i mnie podobni siedzieliśmy tydzień nad planem miasta i głowiliśmy się, jak tych koronowanych idiotów porozdzielać. Bo a nuż któryś zechce mścić dawne krzywdy. Liczę, że tu będzie podobnie. Czarodzieje chcą królewskiego złota. Dopilnują, żeby do czasu nieuniknionej awantury o Dolinę Pontaru nie ubyło potencjalnych źródeł finansowania. Przekonamy się, czy chcieć to móc. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na głównym placu. W porządku. Vernon Roche w służbie Królestwa Temerii. Stój! Coś ty za jeden? To Geralt z Rivii, o którym wam mówiłem. Ano mówiłeś. Tylko trzeba by prawdę. Was tu w ogóle nie powinno być. Radovid nas zaprosił. Dlaczego tu w ogóle jesteście? To już nie wasza sprawa. Idźcie! Radovid najwyraźniej nie wierzy w pokojowe zakończenie pokojowych obrad. Jedno jest pewne. W tym mieście nikomu nie można ufać. Pamiętam cię nigdy z zimy. Nikomu nie można ufać. Trzeba się zorientować w sytuacji. Najwięcej dowiemy się od tego, który postawił rycerzy przed bramą do Lockmuin. Idę do obozu Redańczyków. Jak chcesz powęszyć, to znajdziesz mnie w pobliżu siedziby Radovida. Dobrze. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gaduła. Oh!
Oj, bo wyjdę z siebie. Gadanie po próżnicy. Pozdrawiam. Ja nic nie wiem. No witaj. Co? Niesiej defetyzmu. No i bo wyjdę z siebie. Ajajaj, kłopoty! Nie patrz tak na mnie! Baron Ravanen Kimbolt, jak mniemam. Czy w Wiedźmińskim Kodeksie jest prawo, które pozwala odzywać się do wysoko urodzonych bez pytania? Widzę, że przynajmniej nie muszę się przedstawiać. O, tak, tak. Wiem, kim jesteś. Geralt z Rivii. Kolejny po Roszu ulubiony ogar króla Foltesta. Nierasowy. Mówią, że gdzie się nie pojawisz, przynosisz ze sobą kłopoty. Co się stanie z Temerią? Słyszę tęsknotę w twoim głosie? Wspominasz służbę u Foltesta, czy też może chędożenie królewskiej doradczyni? Którekolwiek z powyższych, nie sil się na uprzejmość. Mój kraj nic cię nie obchodzi. Chodzi o mojego towarzysza. Przybyłem tu z Vernonem Roszem. Wiem. My, królewskie ogary, lubimy trzymać się razem. Pomnij, że rozmawiam z tobą jedynie przez wzgląd na pamięć Foltesta. Pamięć Foltesta upominała się o mnie głównie w listach gończych. Zaprowadziłaby cię na szafot, gdyby nie zeznania małej Anais. Więc dziewczynka wreszcie przemówiła. Kimkolwiek był ten mnich, dla mnie to właśnie ktoś taki jak ty. Nie ja zabiłem Foltesta. Wiele nas różni. Czyżby? Co takiego was różni? Honor? Zasady? Jestem Wiedźminem. Nie zabijam ludzi za pieniądze. A może to tylko kwestia ceny? Powiedz mi, Geralt, co robiłeś u boku Foltesta tamtego feralnego dnia? Robiłem to, co robić należało. Nie zadawałbyś tych pytań, gdybym był zwykłym żołnierzem. Ale nie jesteś. Ani żołnierzem, ani nawet temerczykiem. Jesteś najemnym zbójem, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Masz swoje zasady, ale odpowiednio opłacony ciskasz je w kąt. Nie jestem na sprzedaż. Nie mówię o pieniądzach. Jako odmieniec pragniesz tego, czego zawsze ci skąpią. Towarzystwa, szacunku, miłości. Dla tych rzeczy będziesz wspinał się na mury i mordował niewinnych ludzi. To twoja cena. Zabijanie w obronie bliskich. Koncept, rzekłbym, nie nowy. Nie walczyłeś ani w obronie Marygold, ani króla. Walczyłeś, bo chciałeś być blisko. Oni wiedzieli, czym jest wyższe powołanie. Sprawa, za którą idą na wojnę. Dla ciebie śmierć jest chlebem powszednim. Mordujesz jak pies, rzucający się do gardła, które wskazał mu jego pan. Wspomniałeś o wyższym powołaniu, baronie. Piękna idea. Tylko, że pamiętam rycerzy szturmujących zamek Lavaletów. Wysoko urodzonych, walczących na szczycie murów. Zabijali dla sławy i dobrej zabawy. Widziałem też walki o Vergen, gdy prości żołnierze szli do bitwy, przyciskając do serc fałszywe relikwie, wiedząc, że za dezercję grozi śmierć. Byli to winni swoim panom. Jeśli jest coś, co kocham w wiedźmińskim fachu, to właśnie to, że nie dobywam miecza na czyjekolwiek zawołanie. Męczy mnie ta dyskusja, do rzeczy! Rozumiem, że zasiadasz w Radzie Regencyjnej, baronie. Jeszcze tak. Jeszcze? Już niedługo Rada Regencyjna nie będzie potrzebna. Temeria to kraj, w którym rządzi się w koronie, albo nie rządzi wcale. Wielu ludzi chce założyć tę koronę. Niewielu ma jednak do niej prawo. Jako kuzynowi Foltesta tron przynależy się mnie. Lub królewskiej córce, Anais Lavalette. Czarny nastanie dzień, gdy rządzić nami będą bękarty. Szlachta zdecydowała, że podzieli się władzą. Sam powiedziałeś, baronie. W koronie albo wcale.
Temeria zostanie podzielona na dzielnice. Haniebny kres monarchii, haniebny kres państwa. Nie spodziewałem się, że ceremonia odrodzenia kapituły uczci aż tylu Temerczyków. Tu nie chodzi tylko o jakąś magiczną uroczystość. Dzisiaj świętujemy nowy porządek północy. Czyżby? Tacy jak ty jeszcze tego nie rozumieją, ale już niedługo wasze życie zmieni się na zawsze. Tacy jak ja? Włóczędzy i szarlatani. Ludzie bez ojczyzny i lojalności, dla których pieniądz jest prawem, a wszystko jest na sprzedaż. To ty? Doigrasz się. Geralt z Rivii. Rad jestem, że cię widzę w pełni zdrowia i bez kajdan. Mówisz poważnie, hrabio? To wielka niesprawiedliwość, tak cię zamykać bez wysłuchania twoich racji. A potem to bicie, te tortury, barbarzyństwo, wynikające ze zwykłych uprzedzeń, takie domniemanie winy. Cóż, gdybym to ja był na ich miejscu. Taka jest jednak moja ojczyzna, pełna strachu i przez to bezwzględna, zimna jak głaz, mroczna i surowa w sercach i umysłach. Chyba jest w tym trochę prawdy. Odpowiedź zarazem ostrożna i rozsądna. To cechy chwalebne same w sobie, a wręcz wymagane w twoim fachu. Może i tak. Powiedz mi jednak, Wiedźminie, co cię tu sprowadza? Depczesz po piętach zabójcy Foltesta, pewnieś bliski odcięcia jego łba w swoim własnym niepowtarzalnym stylu. Czy oczekujesz mojej pomocy? Mam po prostu kilka pytań, hrabio. Pytaj zatem, pytaj. Zrobiłeś na mnie wrażenie sprytnego, choć nieco mrukliwego rozmówcy. Muszę przyznać, że się nieco wyróżniasz, mości hrabio. To komplement, jak mniemam. Co dokładnie masz na myśli? Nie chciałbym wskazywać palcem, ale może rozejrzysz się dookoła. Nie wyglądasz jak swoi rodacy. Bogom dzięki, że nie. To właśnie z powodu mojego umiłowania ojczyzny dostrzegam jej największe wady. A jest ich niemało. Możesz rozwinąć temat? Zakłamanie, przesądy, nieuctwo. Wymieniać dalej? Gdybyś był tak łaskaw. Weźmy dla przykładu was, Wiedźminów. Bogowie świadkami, że trapi nas prawdziwa plaga potworów. Przedkoniunkcyjnych, pokoniunkcyjnych, magicznych, pochodzących z cuchnących bagien, mrocznych otchłani. Nie ma czegoś takiego jak potwory przedkoniunkcyjne. Niepotrzebnie kąsasz. Chodzi o to, że mamy lekarstwo na tę plagę, choć jest go coraz mniej. Jednak obawiamy się tego lekarstwa. Ludzie się was wystrzegają, plują na was, każą iść precz, nawet podczas ulewy. Czy według ciebie to rozsądne? Tak to już jest. Rzekł rasowy przedstawiciel wymierającego gatunku. Co cię sprowadza do Lokmuin? Troska o mój kraj, Wiedźminie. A także pośpieszna i jakże zaskakująca prośba konetabla Natalisa. Zaskakująca? To znaczy? Z pewnością żartujesz, Wiedźminie. Prawda jest taka, że mało kto mógłby wystawić lojalną armię mogącą zmierzyć się z moim wojskiem. Może za wyjątkiem barona Kimbolta. Choć byłem zaufanym Foltesta, inni temerscy parowie mają odmienne zdanie. Tak sądzisz? Gardzą mną. Nie podzielam ich zwyczajów i wierzeń. Czołem, żołnierze! Kogo ja kurwa widzę? Wiedźmin Geralt, poszukiwacz kwadratowych monet. Czego chcesz? Ostatnio Zwik nam przeszkodził. Tym razem go tu nie ma. Stawaj! Czołem, wodzu! Kompania do apelu, baczność! Wiesz, co znaczy baczność, kupcze? Tak jest! Skąd jesteś? Słoma ci z butów wystaje, a we łbie masz trociny. Tak jest! Spod...
Jesteśmy tu w służbie jego cesarza wolności. Służymy wiernie! Wiernie i skutecznie. Dostanę cię, szpiclu. Nie próbuj tego więcej. Was obedrę. Tak jest, wodzu! Jak się dobrze sprawicie, cesarz o was nie zapomni. Nie pożałujecie. Zrozumiano, panienki? Niech żyje cesarz! Formować szyk i wymarsz. Kermin. Zbieram informacje na temat dzikiego gonu. Pomożesz mi? Dziki gon. Pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? No, tak. Tyle przynajmniej zapamiętałam z wykładów. Nie podobasz mi się! Nie kręć się tu! Gotowy na pogawędkę z Radowidem? Nie ma co zwlekać. W takim razie za mną. Kłaniam. Stać! Idziemy na spotkanie z królem Radowidem. Macie zatwierdzoną audiencję? Mamy informacje o zabójcach królów. Wszyscy wiedzą, że mordercą jest wiedźmin z Rivi. W takim razie wszyscy się mylą. Nie obchodzi mnie to. Nie wolno mi narażać władcy. Przynosimy Radowidowi wieści, które wzmocnią jego pozycję podczas obrad. Chcesz się narazić na jego gniew? Ten obóz roi się od żołnierzy. Myślisz, że chcemy popełnić samobójstwo, rzucając się na Radowida? Skoro to takie ważne wieści, idźcie. Ale jedno słowo króla i obaj zawiśniecie. Bez obaw. Jeżeli Radowid pokumał się z Kedwen, Temeria nie da rady takiej koalicji. Może też paktować z Nilfgaardem. Z cesarzem podzieliliby między siebie całą północ. Jeśli by zaczęli od rozbioru Kedwen, nie miałbym nic przeciwko. Zaczęliby od kraju, w którym panuje największy chaos. Dlatego lepiej, żeby do tego nie doszło. Ach, nie podobasz mi się! Nie kręć się tu! A, cześć. My to gadu-gadu, a ktoś w moich... Nie podoba mi się tutaj. Kimkolwiek jesteś. Witaj! Kimkolwiek jesteś. A któż to? To wy prosiliście o audiencję? Tak. Król was przyjmie. A, cześć. Pozdrawiam! Geralt z Rivi. Wasza wysokość? Jak zwykle zjawiasz się tam, gdzie nikt się ciebie nie spodziewa. I w dodatku w takim towarzystwie. Nie sądziłem, że zrobię z ciebie żołnierza. Vernon Roche jest moim przyjacielem.
Fakt, że nosi mundur, nie ma żadnego znaczenia. Widzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu, ale od tego czasu świat bardzo się zmienił. Temeria na skraju wojny domowej, Kedwen wzięło siłą Dolinę Pontaru, a na zjeździe państw w północy pojawia się delegacja Nilfgaardu. Żeby było ciekawiej, Foltest i Demavent nie żyją. A jeszcze niedawno podpisywaliśmy traktaty. Dlaczego przyprowadziłeś tu zakonnych, najjaśniejszy panie? Zakon Płonącej Róży czuwa nad pokojowym przebiegiem obrad. Nie chcemy tu drugiego Tanet. Co tu robi delegacja Nilfgaardu? Henselt ich zaprosił. Szilard Fitz Osterlen nie mógł przegapić takiej okazji. Przyjdzie na obrady i odegra swój ulubiony teatrzyk. Przybyłem po pomoc, wasza wysokość. Chwila, Wiedźminie. Gdyby nie ty, Henselt zginąłby z rąk skrytobójców. Mam rację? Zabiłem zamachowca. Przypadek, akurat byłem na miejscu. Często ci się zdarzają takie przypadki. Dość o Henselcie. Powiedziałeś, że potrzebujesz pomocy, Wiedźminie. Słucham. Król Henselt już przybył? Ta. Odkąd przyjechał, opowiada wszystkim o wielkiej bitwie, jaką stoczył w Vergen. Kto reprezentuje Temerię? Konetabl Natalis, bohater spod Brenny. I dobrze. Będzie policzkiem wymierzonym Szilardowi przez północ. Za zabójcami, którzy uderzyli w Temerii, Edirn i Kedwen, stoi Shila de Tankerville. Skąd wiesz? Nie mam dowodów, ale to ona. Musisz mi uwierzyć, królu. Powiedzmy, że ci wierzę. To wszystko ma sens. Szilard Fitz Osterlen ostrzegał mnie przed spiskiem. Ponoć Triss Merigold wyznała mu, że czarodziejki założyły tajną lożę. Triss współpracuje z Szilardem? W pewnym sensie tak. Szilard uważa, że czarodziejki z Nilfgaardu również należały do spisku i uwięził ją. Całe szczęście, że amfiteatr objęty jest zaklęciem, które tłumi magię. Inaczej strach byłoby wejść pomiędzy tych wszystkich czarodziejów. Cóż, obrady wzywają. Wszyscy chcą być świadkiem smutnego końca Temerii. Wasza wysokość, co znaczą te słowa? Szlachta burzy się w Wyzimie. Nie mają władcy i chcą podzielić królestwo na dzielnice. Temeria oddziela północ od Nilfgaardu. W rękach baronów i lokalnych władyków stanie się pasmem ziemi, na którym nilfgaardzka konnica będzie nabierać pędu. Henselt chce, by Redania wraz z Kedwen dokonały rozbioru. Hańba! Nie mam wyjścia. Chyba, że pomożemy sobie nawzajem, Wiedźminie. Anais, córka Luizy i Foltesta, wciąż żyje. Po śmierci Foltesta Lavalettowie zyskali na znaczeniu. Wuj Luizy, baron Orval, stał się jednym z ważniejszych ludzi w Temerii. Chciał posadzić Anais na tronie, ale w Wyzimie wciąż wrzało. Mimo to wysłali ją do Loch Muin, by na oczach całej północy ogłosić królową. W trakcie podróży dziewczynkę porwano. Arian Lavalette poprosiłbym użył swych wpływów i odnalazł jego siostrę. Co też uczyniłem. Według doniesień moich ludzi, Anais znajduje się tu, w Loch Muin, w rękach Detmolda. Nie mogę zbrojnie zaatakować Kedweńczyków. To oznaczałoby wojnę, a my zjechaliśmy się, by zachować pokój. Ale samotny Wiedźmin i były żołnierz to co innego. Przyprowadź mi Anais, Geralt. Utrzymam zjednoczoną Temerię i ukażę tych, którzy mają na rękach krew jej króla. Słyszałem, że Arian zginął podczas pożaru twierdzy Lavalettów. Wszyscy tak myśleli. I wszyscy byli w błędzie. Dziewczynka jest najważniejsza, Wiedźminie. Roztoczyłbym nad nią opiekę. Dziewczynka wróciłaby ze mną do Redanii, do Tretogoru. Dorastałaby pod okiem swojej przyrodniej siostry, mojej żony Addy. W odpowiednim wieku mogłaby zasiąść na tronie i zagwarantować Temerii suwerenność. A teraz wybaczcie, muszę iść na obrady. Czas ucieka. Przyprowadźcie mi to dziecko. Wy dwaj. Ludzie bez ojczyzny, bez rozkazodawców. Renegaci, których nikt nie uwzględnił w swoich planach. Gdy to zrobicie, obiecuję, że Shila de Tankerville odpowie za swoje czyny. Ukaże ją ogniem i stalą.
Wejście w układ z Redanią to jedyna szansa na zachowanie niepodległości. Ale i ryzykowne posunięcie. Tylko Anais może ocalić Temerię. Teraz zastanawia mnie śmierć Busiego. Chłopiec miałby większe prawa do tronu. Może dowiemy się czegoś od Anais. Najwyższy czas odwiedzić Detmolda. Cesarscy trzymają Triss. Nie mogę się wyciągną z niej wszystko i nie będzie im już potrzebna. Jeżeli mam wybierać między czarodziejką a Temerią, to wybacz, ale nie mam wyboru. Zresztą, to nie jest miejsce na takie rozmowy. Wyjdźmy za bramę. Rosz? Rosz! To osoba, której szukałbym usilnie, gdybym nie musiał szukać Anais Lavalette. Masz mi wiele do wyjaśnienia, Brigido. O nie! Nie wrobisz mnie w to. Zaufałam ci, a ty mnie posłałeś między żmije! Kolejna wez? Nie czas na żarty, Geralt. Uspokój się, Brigido. Miałaś strzec dzieci Foltesta. Nie sądziłem, że to niebezpieczne zadanie. Pomyliłem się, ale potrzebuję jeszcze twojej pomocy. Anais porwana, Busi prawdopodobnie martwy. Muszę poznać szczegóły. Muszę wiedzieć, jak do tego doszło. Doskonale wiedziałeś, w co mnie pchasz. Znasz dobrze całą tę zgraję hrabiego, barona. Nie tak dobrze jak ty. Kim byli ci ludzie? Nie ma tak łatwo, Rosz. Od 3 dni ukrywam się w tym mieście jak szczur. Polują na mnie. Nie pozwolę, byś mnie tu zostawił. Co proponujesz? Wyprowadźcie mnie z miasta nad rzekę. Co ci to da? Spodziewałam się, że będę zdana na siebie. Zapewniłam sobie drogę ucieczki. Odprowadźcie mnie, a opowiem wam wszystko. Szmat drogi. Macie zdrajcę w obozie, Rosz. Być może kilku. Los Benkartów Foltesta to nie przypadek. To wynik perfidnej, przemyślanej gry. Szlak by to. Geralt, ja muszę się zająć Anais. Wybadać, jak się do niej dostać. Ale Brigida może wiedzieć, co naprawdę stało się z Busim. Na razie znamy tylko niepotwierdzone plotki. Odprowadź ją. Dobrze, pomogę ci. A ja spróbuję znaleźć wejście do obozu Kedwen. Zapominasz, że ja tu przyjechałem po Triss. Cokolwiek postanowisz później, to twój wybór. Ale zdrajca w obozie temerskim zagraża nam wszystkim. Odprowadź ją, dowiedz się, ile możesz. Podziękowałabym ci, Rosz, gdybyś nie był gnojem. Liczę na ciebie, Geralt. Brigida ma dotrzeć bezpiecznie do celu. Powodzenia, Rosz. Którędy pójdziemy? Opuścimy Lok Muin przez obóz zakonników. Nikt nas nie ruszy. Potem zejdziemy z gór szlakiem i dotrzemy do rzeki. Być różnie. Czego możemy się spodziewać? A to naprawdę ma znaczenie? Ma. Padło słowo żmije. Jakiś hrabia z baronem. Himbold i Maravel. To potężni ludzie. Ważni w obozie temerskim. A przy tym pozbawieni skrupułów. Vernon wspominał mi o nich. Dzięki nim odbyliśmy ciekawą pogawędkę. Znasz ich dobrze? O nie, chcesz mnie wykorzystać, a potem zostawić. Główny szlak prowadzi w prawo. No i tam właśnie mogą na mnie czekać. Rosz założyłby, że obstawili obie drogi. Rosz. Idziesz ze mną, a nie z Roszem. Umówiłam się z kimś nad rzeką. Pójdziemy przez las. Jak dotąd spokojnie. Rosz się pomylił. Było coś między wami, czy tylko mi się wydaje? Poprosił mnie o przysługę. Miałam zostać przy dzieciach Foltesta, pilnować ich, podróżować, jeśli będzie trzeba. Nazwał to niańczeniem, skurwysyn jeden. No i tak wylądowałam w karawanie przewożącej dzieci na obrady do Lok Muin. To się ewidentnie nie udało. Powiesz mi więcej? Później. Przejdźmy przez las. Za nim to już krótka droga nad rzekę. Powinno być spokojnie. Chodźmy. Już niedaleko. Redlen czeka na końcu tej ścieżki, nad rzeką. Redlen? Kolejny współpracownik Rosza? Przemytnik. Gdyby to był człowiek Rosza, szukałabym teraz innej drogi. Idź za mną.
dziwka rosza! Zarż ludzi! Ogień i krew! Wiedzieli, że tu przyjdziemy. Nie ma czasu do stracenia. Daleko jeszcze? Nie. Musimy trzymać się tej ścieżki. To najkrótsza droga. Wpakowałaś się w poważne kłopoty. Poważniejsze niż myślisz. Temeria jest jak sterta suchego siana. A informacje, które zdobyłam, to płonąca żagiew. Resztę sobie dopowiedz.
Więcej was matka nie miała.